Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam bardzo serdecznie. No ja słyszałem, że jeszcze nie dołączyłeś sobie do konkursu na kosę i te dwa piękne skinki. Link oczywiście w opisie, jak chcesz dołączyć skinsforfree.pl, wchodzisz, klikasz konkursy, no i sobie tutaj dołączasz. Bardzo serdecznie zapraszam. Ponad 250 dolców do wygrania, czyli no ponad 1000 zł. Mam nadzieję również, że podoba Wam się kalendarzyk ze skinami, jaki oczywiście dla Was przygotowałem. Bierzcie oczywiście w nim udział. I no, na kolejnym filmie, no co film będzie ten kalendarzyk, tak? Co film będzie można wygrać fajnego skina z kalendarza, więc no, zostaw łapę, zostaw suba i tak dalej. I oczywiście napisz w komentarzu liczbę, jaką chcesz z kalendarza, no i napisz coś od siebie, tak? A my lecimy z battlekami na Hellcase'ie, 1000 dolców, całkiem budżet oczywiście. Spory, może to będzie w końcu ten dzień, gdy uda mi się wszystkiego nie przegrać. Mam taką oczywiście nadzieję. No i oczywiście przypominam, że jak chcesz też wygrać skina z kalendarza, to musisz zalogować się z linku z opisu na Hellcase, bądź oczywiście kliknąć, zaraz ci powiem gdzie. No i oczywiście użyć kodu, tak, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. Wrzucamy skrzynkę min, jeszcze dorzućmy 150 dolców, póki co ta bitwa. No to jeszcze, no nie chodzi coś takiego. 300 na start, lecimy na dwie osoby, dorzucamy oczywiście bota. Jak chcesz oczywiście kodu użyć, promokod klikasz, wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, bądź logujesz się z linku z opisu i masz 10% więcej od każdej wpłaty. Kodu możesz używać do woli przed każdą wpłatą. Tutaj możesz sobie oczywiście metody płatności, jakbyś chciał sobie oczywiście Hellcase'a doładować. To wszelakie metody płatności masz do wyboru. Zobaczmy, jak z tą bitwą nam tutaj pójdzie. 3 dolce w naszym ekipunku. No, tutaj start track niewiele nam ratuje tak naprawdę z tamtego otwarcia. Zobaczmy teraz, no ta WP Mortis. $80 mogło być lepiej, tak? No, ale zobaczmy, czy Supreme Case tutaj jeszcze zechce coś sympatycznego zrzucić dla nas. Może tu stat track? No niestety nie. Strata $3 niecałych, no ale to spokojnie, to jest rozgrzewkowa skrzynka, no ten stat track! Factory News, szczerze myślałem, byłem przekonany święcie, że jeżeli ma polecić jakiś stat track, to właśnie ta MK Ple... Year 2. Okej, okay. Dobrze, że Battle Skirt aż takiej tragedii nie ma. No tutaj pod igielką, mój chyba jest ciut lepszy, no ale stat track dla przeciwnika P2000 do Famasa. Delikatna strata. Zobaczmy, 4 ostatnie skrzynki zostały. Mam nadzieję, że uda nam się tą battle wyciągnąć, w sensie utrzymać ją, tak? No bo co przewaga jakaś delikatna na moim koncie jest, no to jest przewaga rzędu $25. No ten USP Print Stream, chyba odjedziemy, co? No odjeżdżamy, no jeśli tutaj się coś złego wydarzy, no to nie wiem. No, no ale to już jest formalność. No i pierwsza battle wygrana, $600, 300 póki co na plus. Jesteśmy więc G, bardzo mi się to podoba. Może zróbmy coś, czego nie robię zazwyczaj na battlach. Czy Ruby Sherry jest na promocji? No. No. No, no, no. Ruby Sherry na promocji. O to chodzi. To jest $54 zaoszczędzone, stary. O Jezu, nie, 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 nie. No nie, no delikatnie, delikatnie tutaj, no mogło wysiać. Dobra, jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz, stary. Ja chcę tutaj rewanż. No ale stary, na jednej takiej skrzynce Ruby Sherry $54. 54 na pewno? 54. 54 dolce. Tak przez chwilę myślałem, czy ono nie kosztowało więcej. No dobra, bajonecik, tu się melduje. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. 800 dolców, no. Odbiliśmy, tak? To, co straciliśmy przed chwilą. Dobra, no to otwórzmy może jeszcze tak o tą skrzynkę, no jak jest na promocji. To wypadałoby otworzyć. Czekaj, czy ona pewnie gdzieś wyżej jest, jak jest na promocji, nie? Czy nie? No tak, no zobacz, jest piękna promocja. 54 dolce. Dobra, no to
Lecimy i ojo! Klasik! No, chociaż kurczę, nie wiem szczerze, nie mam pojęcia, czy to będzie profit. Jakieś 300 loców może? 314, no właśnie. No jeszcze raz. Trzeba jeszcze raz tutaj otworzyć. No ten sunset, 3 rękawice. Niestety mocno przeciętnie. No to jeszcze jedno otwarcie. Zobacz. Zobaczmy. Nie no, ej, no, no. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. 300. Dobra, ostatni, no ale już ostatnie, serio. I teraz meduza, patrz. Poseidon. Okej. Okay. Wygląda na ładny stan. Czy Poseidon kosztuje $1000? Nawet 1300. Nawet 1300. No i o to chodzi. No taki Poseidon. No, robi wrażenie, stary. Taki Poseidon zrobił na mnie wrażenie. Okej, okay, to może teraz co? Hellcase Kilowatt. Może spróbujemy sobie z 4. Nie ma jej dostępnej. No to nieźle. No sobie otworzyłem skrzynkę. Dobra, zjeżdżamy na dół. I chciałem tą otworzyć na battle. Chciałem kilka wrzucić, ale zobaczmy, może pierw wypada taką, że tak próbę. Ej, no jak na $100, stary? Survival? No imo? No! Patrz, no X5 zwrot! No powiem, że naprawdę Helke jest dzisiaj szczodry. Wujek Helke jest dzisiaj szczodry dla wujek Kroko. Dobra, dwa redliny. No tu łącznie będzie ze $100. Nie ma się nawet co łudzić na więcej. Nie jest to też jakiś mega duży minus, nie? Zobaczmy jeszcze raz. Oj, jakby hydra spadła dla wuja. Oj, 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 oj. Jakby hyderka dla wuja spadła, dobra. Jakiś batelek jeszcze. Trzeba zameldować tutaj jakiegoś sympatycznego, sympatycznego Kelly's Battle. No nie będą piąć takich skrzynecek. Dodek Diamond i lecimy, lecimy, my tutaj nie boimy się, my, że tak powiem, w tańcu się nie pierdzielimy. To jest bitwa, no, która może albo dać mi zarobić, albo mnie pogrążyć. Znaczy pogrążyć, no i tak jestem jeszcze. Jeszcze jestem na plus, no tutaj, kurczę, no te minimalware, minimalware. Szczerze, myślałem, że tu jakiś StatTrak ta MK poleci dla mnie, Hellfire. Albo że będzie troszkę więcej kosztować, jak na skrzynkę za prawie $200. No, no okej, no widocznie tak musiało być. Spokojnie, no tutaj widzieliście, co ja drobnąłem z normalnego otwarcia. No, tutaj jeden taki classic knife, znaczy to był chyba survival. Jeden taki survival i my możemy wrócić do tego, nie? No tylko, że zostało ostatnie otwarcie, co mi się bardzo nie... Oooo! O to chodzi! O to chodzi, stary! Wow! Wow, 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 wow. I Desert Hydra, stary. No i o to chodziło, stary. Tak się to robi. Tak się to robi na dzikim zachodzie. 2000 prawie $300. No ja nie mogę. Ja, tak dawno, stary. Tak dawno nie wyszedłem na plus. Na jakimś filmie z Hellcase'a. No i jak wychodzę, to to się dzieje, stary, z przytupem ja tu widzę. No, o to chodzi. Ale patrz, i trafiliśmy skina, który był na głównym jakby tym. Na, wiesz, na skrzynce, nie? Ja nie mogę, no Desert Hydry się nie spodziewałem. Ale tak przeszło mi przez myśl, takie... Kurczę, Desert Hydra mogłaby tu naprawić wszystko, tak? No jakby taki hołd jeszcze w jednym openingu. Ojejku, ojejku, no ale no... Nie można mieć wszystkiego, tak? Lecimy ostatnie otwarcie, a ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Przypominam, że na kolejnym filmie kalendarzyk, no jeszcze tutaj flip, idealne zakończenie. Na kolejnym filmie oczywiście dalej leci kalendarz, kolejny film będzie jeszcze dzisiaj, bo lecimy oczywiście Double Daily, tak? Więc kolejny film będzie dzisiaj, więc napisz komentarz szybko, tak? Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę i tak dalej, nie? Bo będę to losował, no, za kilka godzin tak naprawdę, nie? Dzięki za oglądanie, idealne zakończenie. 3400 dolców. Widzimy się. No jeszcze dzisiaj. Siema.